Wiedziałeś, że bohater DeForest po opuszczeniu wyspy został miliarderem? Pod koniec gry widzimy go, jak występuje w programie telewizyjnym. Prowadzący przedstawia książkę Erika o tytule Uratowany, którą napisał zaraz po tym, jak udało mu się uciec z wyspy. Co ciekawe, na jego biurku leży też zabawkowy samolot i drewniana kukiełka, którymi wcześniej bawiła się Megan. Jak wiecie, Timiemu udało się przeżyć, ale nie obyło się bez komplikacji. Zdarzają mu się ataki, które wyglądają tak, jakby sam miał się przemienić w mutanta. A w opisie Sons of the Forest czytamy, że lecimy na tajemniczą wyspę, aby uratować zaginionego miliardera. Tym miliarderem jest właśnie Erik LeBlanc, którego widzimy na jednym z trailerów. Myślicie, że przylecieli tutaj, aby ratować Timiego przed przemianą w mutanta? Polub film i subskrybuj po więcej.